bo no, to byłby bardzo dobry początek roku dla Krośnian. Ale teraz Dodds pod obręczy bardzo efektownie odegrał do niego Miles Mack, znalazł... Ostatnich akcji tej pierwszej połowy Dutkiewicz, no to jest ostatnia akcja, a Dutkiewicz autorem tego, nie, to nie Dutkiewicz, to Galeford, jeśli dobrze dostrzegłem. Wracamy w obronie przeciwko Aaronowi Celowi, a ta piłka stracona przez zespół z Torunia, ależ kontra! Jak to zaczął Zyberta, jeszcze to dogranie do Teicza, niesamowite. Brawo dla AZS-u Koszyk. Może gra Chanvil. No, teraz nieporozumienie. Zrobił taki zwód Simon i zmienił najbardziej swojego kolegę Chyliński. Cała hala sieczy, rzucaj! I on rzuca i trafia za 3 punkty. A więc to Ostrowianie w końcówce jeszcze nadrobili straty. Rzut na pewno w czasie. Czakicza za plecy, ucieczka Sokołowskiego, ależ akcja Michała Sokołowskiego, fantastyczne skończenie tej akcji z góry. Zakończy, zdobywając swój 20 punkt ten mecz, Dariusz Wyka. Tak jest, 4 oczka straty, będą faulowali, ale co robi? No musi robić, ależ trójka! Kamfora! Rodney Kamfor z połowy w ostatniej sekundzie rzuca za 3 punkty, piłka odbija się. Oby nie, jeszcze jest dużo czasu do zakończenia meczu. Teraz wyższy Jonte Flowers, dobrze również pomógł Śmigielski. Szansa na kolejne mecze, ależ został tutaj strasznie zablokowany. Narożniku niebezpieczny, taki tutaj fragment boiska, ale nic sobie z tego nie robi! Krzysztof Subarga notuje kolejną asystę, a Adam Łapeta chciał tutaj zerwać tą obręcz, urwać tego... Chyliński cierpliwie zagrał w tej akcji, ale teraz ten rzut bardzo niecelny, walczy Marasz, ale piłkę ma Andrzej Włocławek. Łączyński, świetny... Jaki wsad Walerego Michodzieja! Ja też bym chciał, żeby mnie tak nadgarstek bolał, żeby takie akcje wykonywać. Co za akcja! Ale to po raz kolejny bardzo dobra asysta. Piłką Szeluadę. Dobre, mocne wejście, ale wsad! Mosoluadę pofrunął nad całą obroną Polfarmy i efektownie zakończył tę akcję. Ładnie dzisiaj prezentuje się Legia w tych wejściach. Bruj, Szoluadę.